Filip, jeszcze raz gratulacje, znakomity etap, ale sukces przyszedł chyba dzięki znakomitej pracy również kolegów w dzisiejszej rundzie. Oczywiście, dziękuję im bardzo za to, że wykonali dzisiaj kawał solidnej roboty. Postawiliśmy sobie na początku wyścigu, że chcemy go wygrać, mieć koszulkę lidera w drużynie, no i się udało. Filip, chyba zostałeś wyznaczony jako lider do tego wyścigu wczoraj, już znakomity atak, przegrałeś na kresce z Albanowskim, a dzisiaj już samotny atak i ponad 30 sekund zapasu nad resztą. Znakomita forma. No, przygotowywałem się na ten wyścig, chcę go wygrać, w tamtym roku ukończyłem go na trzecim miejscu, w tym roku bardzo chcę go wygrać, no i myślę, że się uda. No właśnie, jesteś reprezentantem Mostostalu Puławy, więc jedziesz teraz również przeciwko swoim kolegom. No, ja, można powiedzieć tak, że jadę, ale też mi pomagają, wspierają mnie w tym mentalnie i fizycznie i bardzo im za to dziękuję. Jaka teraz strategia na te dwa ostatnie etapy? Jutro w Płużnicy i pojutrze w Grudziądzu. Będziemy atakować i się bronić. No, to nam tylko pozostaje. No właśnie, taka przewaga to chyba będzie ciężko już roztrwonić, ale pilnować pewnie trzeba być, bo Szwedzi cały czas za plecami. Dokładnie, będziemy na pewno starać się kontrolować wyścig, zabierać się w akcję, nie pozwolić nic, żeby odjechało. No i myślimy, że się uda. Życzę w takim razie przyjazdu do mety w Grudziądzu, żółtej koszulce.